emocje ogromne. Znów 500, nerwówka była. Trochę z naszej strony myślę, że za bardzo momentami nerwowo, trochę jakbyśmy się momentami bały wygrać ten mecz. No ale chyba tak los chciał, że lubimy sobie zagrać 500, żeby nie było nudno. Więc fajnie zagrałyśmy, wygrałyśmy, to jest najważniejsze. No naprawdę myślę, że przed sezonem nikt absolutnie na nas nie postawiłby złamanego grosza, że my zdobędziemy tego mistrza, bo naprawdę pozostałe zespoły myślę, że przewyższały nas. I jeżeli chodzi o budżety, jeżeli chodzi o składy, jeżeli chodzi o nazwiska, no my wyszłyśmy i po prostu grałyśmy swoją siatkówkę i to wystarczyło i naprawdę ja jestem mega szczęśliwa. Szczerze, były takie trudne momenty w tym sezonie, że naprawdę my się bałyśmy, czy my się załapiemy do szóstki. Naprawdę, były takie momenty, pamiętam jeszcze do tej pory, jak jechałyśmy na mecz z Bielskiem, gdzie naprawdę Bielsko było w formie i ja miałam takie obawy, że może to się skończyć dla nas bardzo źle i że ten sezon będzie kompletną klapą. No ale całe szczęście, no jesteśmy dzisiaj tu i ja do końca nie wierzę, bo mówię, ja jestem chyba trochę myślami przed tym meczem właśnie z Bielskiem, gdzie myślałyśmy, że odpadniemy, że ten sezon się dla nas przedwcześnie skończy i nie osiągniemy nic. No a tu mamy to. U nas było więcej jednak tych opcji w ataku, aczkolwiek no to co wyprawiała Jovana, to no szczerze w dzisiejszym meczu myślałyśmy, że trochę chociaż będzie po niej widać zmęczenie. Nie było widać w ogóle. Myślę, że grała jeszcze chyba lepiej niż w poprzednich dwóch meczach. No po prostu czasami ręce opadały przy jej atakach. Także naprawdę wielki szacunek dla tej zawodniczki. Naprawdę to były ciężkie mecze, ciężkie. Mimo że wiedziałyśmy, że piłka pójdzie do niej, mogłyśmy skakać podwójnym blokiem, a ona sobie nie robiła z tego nic. Naprawdę, jak czasami krzyknęli, to aż czuć było, że parkiet się trzęsie, albo nie wiem, moje nogi może się trzęsły. Nie, naprawdę, szacunek dla nich, taką robotę. No zawsze by się chciało grać w finały Mistrzostw Polski przy takiej publiczności i z takim dopingiem, z pełną halą, naprawdę wypełnioną już chyba ponad stan. No rewelacja.